jeżeli będzie daleki skok, czy jest w stanie skoczyć daleko, wysoko, jest wysoko, jest! Kapitalnie! Ależ to jest postać, to jest charakter. Teraz widzę, wąsy opadły ze zdziwienia. Rekordzisty skoczni, widzą Państwo, to pojawiło się na dole, czyli tam jest, gdzie odlecieć. Ładnie, ładnie na nartach, będzie daleko. Ojej, ojej, to jest po prostu jakiś niebotyczny rekord. Ale to jest skok, który przekroczył wyobrażenia. 143 metry. Dobrze, energicznie rusza. Dobrze, warunki są dobre. Zobaczymy, dobra, co będzie. Oby daleko, jak najdalej, po medal pierwszej serii! Coś niesamowitego! Tego, to 37 metrów! Pierwszej serii i za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz w powietrzu! Płyń, płyń, płyń! Jest! Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrwał! Przeciwko naturze, przeciwko rywalom! Pięknie! Niestety, dwa skoki, 211 i 211,5. Rekord świata, czy nie? Wszystko z niego spadło. Złoty medalista Martin Kindle, 236,5. Pełno i teraz rozpoczynamy. 126 metrów, 124 trzeba skoczyć w pierwszej próbie i jeżeli trafił na progu, potrafi bardzo szybko przechodzić do pozycji w locie. Jest! Fenomenalny skok, naprawdę. To był skok na miarę zwycięstwa i teraz niech się martwią rywale, co trzeba zrobić.